Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się wspaniale, a w dobrym samopoczuciu utwierdzi nas uczennica gimnazjum nr 3 w Stargardzie, Agata Brylańska w utworze Niny Simon pod tytułem Feeling Good.
A za chwilę usłyszymy utwór w języku niemieckim, który wykona Natalia Dwurzyńska z gimnazjum w Maszewie. Natalia i Bitte gehen nicht fort, Marlene Dietrich. Przed nami Aleksandra Mierzwiak z gimnazjum w Pyrzycach w utworze Krystyny Aguilery pod tytułem Heart.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Przygotowuje się Joanna Olszańska z gimnazjum w Chociblu. Utworze. W jej wykonaniu usłyszymy utwór Christiny Perry, Jar of Hearts. Running round in his car.
Ostatnią uczestniczką w kategorii szkół gimnazjalnych będzie Kornelia Kosmacz z gimnazjum nr 4 w Stargardzie. Usłyszymy ją w utworze Hijo de la Luna w wersji anglojęzycznej. Wysłuchajmy niemieckiego żartu językowego. Zwei Männer müssen ein Klavier in den fünften Stock tragen. Da sagt der eine zu dem anderen: Ich habe eine gute und schlechte Nachricht für dich.
Die gute ist, dass wir schon im siebten Stock sind. Und die schlechte, wir sind im falschen Haus. Dwóch mężczyzn musi wnieść na 12 piętro fortepian. Wtedy mówi jeden do drugiego: słuchaj, mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że jesteśmy już na 7 piętrze. A zła, że nie ten blok. Uczniowie szkół gimnazjalnych zakończyli swoje prezentacje. Za chwilę usłyszymy utwory w wykonaniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy wszystkich za kulisy. Jako pierwsza w tej kategorii zaprezentuje się Joanna Skokowska z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim, która wykona utwór The One That Get Away. Rozwinęła się prima aprilisowa tradycja zapoczątkowana we Francji w roku 1582, usłyszymy w żarcie językowym. Un couple de rondeur à la campagne. La femme. Chérie, ce paysage me laisse son voix. Parfait. Nous campons ici.
Para turystów na wsi. Kobieta. Kochanie, ten widok odbiera mi głos. Mężczyzna. No to zostajemy tutaj. Za chwilę usłyszymy piosenkę w wykonaniu Weroniki Madej w języku francuskim. Weronika zaśpiewa nam utwór pod tytułem Pouquet tu me manques. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses changent, que le fleuve fanait, que les temps d'avant, c'était le temps d'avoir. Qui si tous appellent les amants s'y passent. Il faut que tu saches, je ne cherche ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres danseurs disent, j'ai cherché ton âme, dans les foies, dans les flammes. Je te chanterai dix ans pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer, m'attirer, m'attoucher. Fallait pas t'en donner, moi je ne sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que le sang te font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, 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 non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche. Je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres danseurs disent, j'irai chercher ton âme, dans les foies, dans les flammes, je te jetterai dix ans, pour que tu m'aimes encore. J'ai trouvé quel langage, pour chanter tes louanges, je ferai nos bagages, pour d'un fil vendange, les familles. Des marabouts pour l'Afrique. Je le dirai sans, je le dirai sans ou les mortes, pour que tu m'aimes encore. Je me vais te l'aider, pour que tu me maintiennes. Je vais faire des nouvelles, pour que les forêts prennent. Je deviendrai ce soir, qui te donne tout plaisir. Fonge sur vos winos, si tu l'es ton désir, les brillants des plus belles, fourrés en titacelle, je me changerai en un, pour que tu m'aies mon corps, pour que tu m'aies mon corps, pour que tu m'aies mon corps, pour que tu m'aies. Zapraszamy Martynę Kochan z drugiego liceum ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskiej. Martyna wykona utwór Kate Melua Two Bare Feet. Dancing cat and dancing mouse, dance me under higher house.
Prezentacji przygotowuje się teraz uczennica drugiego LO, Klaudia Maksymiak, a w jej wykonaniu usłyszymy balladę niemieckiej grupy La Fée pod tytułem Danke. Kind, alles was ist.
Niebawem uczennice pierwszego liceum ogólnokształcącego Karolina Weronika Maciewicz w piosence pod tytułem Slow Down. Slow down, take your time, it will be alright. You decide to take it on the science. Take it easy, take it easy, oh slow down, take your time. Understand why facing a friend is so hard sometimes, but guess what, you're not the only one. The door is shut, but so is your mind. Slow down, take your time, it will be alright. If you decide to take it on the side, take it easy, take it easy, oh slow down. But let me explain to you, don't have to complain, look at the bright side, open your eyes along with your mind, it's not so bad, God is love and love is all around. You do your time, it will be alright. If you decide to take it on the science, take it easy, take it easy, oh slow down, take your time, it will be alright. If you decide to take it on the science, take it easy, Na scenę zapraszamy kolejną uczestniczkę naszego konkursu, która reprezentuje pierwsze liceum ogólnokształcące. Kinga Lipnicka wykona dla Was utwór pod tytułem Soon Will Be Found. Something
Zapraszamy do wysłuchania kolejnej uczestniczki naszego konkursu, Magdaleny Łukowskiej z zespołu szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim. Magda wykona utwór w języku niemieckim pod tytułem Nur noch kurz die Welt retten. Ernst, du kannst mich hier gern nicht und wer. Nur keine Angst, ich bleib nicht an.
Zapraszamy do wysłuchania Marty Zielińskiej, która jest uczennicą drugiego liceum ogólnokształcącego. Marta zaśpiewa piosenkę Ellie Goulding pod tytułem Lights. Sister sat in an arm.
Do swojej prezentacji przygotowują się już uczennice zespołu szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim, które wykonają utwór pod tytułem Happy. Natalia Tomanik, Katarzyna Majczyk, Karolina Żerek, Izabela Woźniak. I'm happy, I belong.
dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Szanowne jury, prosimy o udanie się na obrady w celu wyłonienia laureatów dzisiejszego konkursu. A Was, drodzy widzowie, zapraszamy do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów 2 Liceum Ogólnokształcącego. Gościnnie na naszym 3. powiatowym konkursie piosenki obcojęzycznej wystąpią studentki Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Filologicznego, laureatki Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Rosyjskiej. Na scenę zapraszamy Natalię Łodygowską i Annę Rynkiewicz.
I'm so excited, and I just can't hide.
potem szczotką ślad flamastra trzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą po nas, to ich zjesz cały ty. We're gonna party, caramo, fiesta, forever.
Uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego, a z okazji dzisiejszego Prima Aprilis odkryjmy tym razem humor rosyjski w żarcie sytuacyjnym w szkole. Lena, jaki przedmiot ty lubisz w szkole? Ja lubię angielski, niemiecki, francuski, a ty Jura? A ja dzwonek. Dzyń, dzyń, dzyń. Chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale... Lena, jaki ty w ogóle lubisz przedmiot w szkole? Ja lubię... angielski, francuski, włoski. A ja lubię dzwonek. Posłuchajmy utworu w wykonaniu uczniów drugiego liceum w Stargardzie. Paulina Stawiarska, Jakub Plas i Marcin Rakowski. Shadow crosses my
Przedstawicieli jury, którzy ogłoszą wyniki konkursu. Sponsorami nagród trzeciego powiatowego konkursu piosenki obcojęzycznej są Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w Stargardzie Szczecińskim, Wydawnictwo Językowe Pearson,
Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest tablet. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest odtwarzacz DVD. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca są słowniki języka angielskiego. Uczniowie wyróżnieni otrzymają kieszonkowe słowniki języka niemieckiego, pendrive'y oraz gry edukacyjne. To ja będę krzyczał stąd. Znaczamy posłuchali o tym prekrasnym piesniczku. Tak, poczemu ja lubiłaś, poczemu słuchiłaś, nie znaju. Mesdames et messieurs, maintenant la première concours, premier lieu pendant notre troisième concours, gimnazja Cornelia Kosmacz. I bardzo proszę. Potwierdzamy. Zgadza się. U nas też. Serdeczne gratulacje. Pierwsze miejsce. Tutaj działa na Proszę Państwa, to teraz powiem po polsku. Drugie miejsce w kategorii gimnazja Agata Brylańska. Proszę. Allora adesso terzo posto. I terzo posto Joanna Olszańska. Protokole z posiedzenia Komisji Konkursu Trzeciego Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej widnieją jeszcze dwa wyróżnienia wśród gimnazjalistów. Aleksandra Mierzwiak. I jeszcze jedno wyróżnienie, Paulina Dąbrowska. Proszę. No proszę, nasi goście wytypowali całą piątkę. Brawo. I to w tej kolejności? Tak? A, Paulina uciekła nam. Chcieliśmy pogratulować, nawet sobie nie dała. No dobrze. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zapraszamy teraz pana dyrektora i panią do nas. No to proszę, tak, proszę wywołać to panią sprawdzimy. Proszę Państwa, trzeci powiatowy konkurs piosenki obcojęzycznej Szkoły Polarz Gimnazjalnej. Pierwsze miejsce. Le premier lieu. Martyna Kochan. Może spojrzeć, proszę. Uwaga. Było naprawdę bardzo, bardzo ciężko rozstrzygnąć. Ja bym przyznał wszystkie pierwsze miejsca. Drugie miejsce Kinga Lipnicka. Trzecie miejsce Marta Zielińska. Marta. Tak, i proszę Państwa, jest jeszcze wyróżnienie. Karolina i Weronika Macewicz. Zapraszamy.
Proszę Państwa, kilka słów, ponieważ jest to festiwal piosenki, konkurs piosenki obcojęzycznej. Mam nadzieję, że to będzie i wielki festiwal. To w takim razie, skoro uczę ich francuskiego i włoskiego, to powiem dwa słowa po włosku, tym razem nie po francusku. Io spero tantissimo che la prossima volta ci saranno qui le persone che canteranno anche nella lingua italiana, oppure nella spagnola, oppure anche nel tutte altre lingue, perché vogliamo che nel nostro reggimento, nel nostro dipartimento, queste lingue sfioriscano. Mam nadzieję, że przyszłym razem tutaj na czwartym konkursie będą jeszcze inne piosenki w innych językach, bo mamy nadzieję, że języki tutaj w naszym powiecie jak najbardziej będą się rozwijały. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, bardzo dziękuję gościom i teraz, proszę Państwa, przechodzimy do następujących podziękowań. Możesz Pani Iwonko? Podziękowanie dla Pani Natalii Łodygowskiej za występ artystyczny uświetniający trzeci powiatowy konkurs piosenki obcojęzycznej. Dla Pani Anny Rynkiewicz również za występ artystyczny. Ja muszę powiedzieć, że mamy współpracę właśnie z Instytutem Filologii Słowiańskiej, z Uniwersytetem Szczecińskim i właśnie Pani tutaj w ramach tej współpracy, której przyjechały do nas. I jeszcze podziękowanie dla Pani Cecylii Gładysz za pracę w jury. Wezmę dyplom. Nasza bardzo surowa juniorka. Nie przesada, przesada. No bardzo proszę, bo jak... Uwaga! Za chwilę usłyszymy utwór z musicalu Metro Janusza Józefowicza pod tytułem Wieża Babel, który wykonają dla Państwa uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego, uczestnicy dzisiejszego konkursu. Zanim jednak zaprosimy Państwa do wysłuchania piosenki finałowej, pragniemy podziękować za udział w naszym spotkaniu. Au revoir et à l'année prochaine. Wir bedanken uns bei Ihnen für die schönen Erlebnisse. Wir laden Sie zu dem vierten Wettbewerb des fremdsprachigen Leiders ein. Wir haben Hoffnung auf das nächste schöne Treffen. Nos vemos el próximo vuoto. Mille grazie per ascolto, un divertimento condiviso. Oggi in invitamito al quarto concorso della canzone straniera. Il quattro avrà il posto prossimo anno. Grazie e alla prossima. Спасибо вам всем. Uczestnikom, дорогим гостям, публике, за то, что могли вместе переживать музыку, язык, который понимают все. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gościom i publiczności za wspólne przeżywanie prezentacji młodych artystów, zabawę rozświetlającą wrażliwość muzyczną i umiejętności lingwistyczne. Już dziś zapraszamy na czwarty powiatowy konkurs piosenki obcojęzycznej, który odbędzie się w przyszłym roku. Mamy nadzieję na kolejne pełne wrażeń spotkanie. Tegoroczną edycję powiatowego konkursu piosenki obcojęzycznej poprowadzili dla Państwa uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego w Starogrodzie Szczecińskim. Małgorzata Grzeszczak i Michał Halczuk. A teraz wielki finał, aby tradycji stało się zadość. Wieża Babel. Wyznaczyli raz, było ich tylu, że nie zliczył chyba nikt. Niech stanie wieża, piramida.
Wam wszystkim za przybycie i do zobaczenia. Goodbye. Au revoir. Auf Wiedersehen. Hasta la vista. Ciao a tutti. Do svidania.